ponurym styczniu nadszedł luty, krótki luty, gdzie już dzień jest widocznie dłuższy. I dziś jesteśmy w wyjątkowym województwie, jest to już 10. województwo w tej serii, w naszych podróżach po kraju, więc musiało być wyjątkowe. Jest to województwo świętokrzyskie. Dlaczego wyjątkowe? Bo można powiedzieć, że od tego wszystko się zaczęło. To właśnie podróż po województwie świętokrzyskim była takim odcinkiem pilotażowym tej całej serii. A działo się to dobrych kilka lat temu. Film z tej pierwszej pilotażowej podróży linkuję Wam w opisie. Wtedy byliśmy trochę w Górach Świętokrzyskich i trochę w Kielcach i szukałem właśnie takich jakichś rzeczy, które jeszcze można by było odwiedzić, z tym, że no wtedy ograniczyłem się tak do okolic tych Kielc, żeby nie nadrabiać dużo kilometrów. No ale wtedy wiadomo, ten skill w wyszukiwaniu takich miejsc był dużo mniejszy, no i nie wyszło to tak, jak było, miało wyjść, ale ten pomysł właśnie sobie dojrzewał przez te kilka lat, aż dwa lata temu już zaczęliśmy od lubuskiego tak na poważnie tą serię i dziś dziesiąte województwo, więc tak wyjątkowo wracamy do tego województwa, od którego się wszystko zaczęło, czyli od świętokrzyskiego. A gdzie my jesteśmy? Jesteśmy nad jeziorem, zalewem Sielpia. Bardzo popularne miejsce w lato, mnóstwo domków, restauracji, innych pierdół. Zalew sztuczny na rzece Czarna, dopływie Pilicy. Zalew utworzony, rekreacyjny, utworzony w latach 60. No w chwili obecnej nic tu nie ma i widać, że to toczą się jakieś tutaj remonty, mało wody w zalewie, ale po prostu tak zajrzeliśmy po drodze. Niecałe 30 km dalej, co? Mamy już masę śniegu i oczywiście mrozik. A my idziemy na skałki. No, nie spodziewałem się aż tak zimowej aury tutaj, szczerze mówiąc, zwłaszcza po tym, co było w Sielpi. Ale w sumie fajnie, ładnie to wygląda. Na minus, że drogi są śliskie. Dotarliśmy do pierwszej miejscowości na naszej trasie i jest to Wąchock. Z czego słynie Wąchock? Właśnie z tego, czyli z żartów. Pamiętam z dzieciństwa właśnie mnóstwo dowcipów, no zazwyczaj sucharów związanych z Wąchockiem i w sumie głównie z tego powodu postanowiłem odwiedzić to słynne miasteczko. Jesteśmy właśnie na Alei Dowcipów, gdzie właśnie są wmurowane w chodnik dowcipy. I w tym momencie dochodzimy do pomnika Sołtysa w hołdzie polskim Sołtysom. I to też kwestia jest taka, że bardzo dużo dowcipów jest właśnie związana z Sołtysem z Wąchocka. I tutaj jeszcze jest jakiś monument. Proszę, owoce, warzywa.
fajna. Tutaj przy tym domu Sienkiewicza jest naprawdę świetny taki park edukacyjny, można powiedzieć. O, jest na przykład peryskop, gdzie możesz sobie obejrzeć, jak to działa. Różne takie doświadczenia, no coś jak w tym, w Centrum Nauki Kopernik, część typowo przeniesiona. Zegar słoneczny. I naprawdę muszę przyznać, że robi wrażenie. Poza takimi rzeczami fizycznymi, są też rzeczy takie ekologiczne, o zwierzętach. O, i inne tego typu tu iluzje jakieś. No naprawdę, muszę przyznać, że robi to świetne wrażenie. I jeszcze muszę dodać, że Wąchoc, z którym dzisiaj byliśmy, też zrobił bardzo dobre wrażenie. Polecam ogólnie. Tu już zimy nie widać. Dzienie, gdzie jeszcze tam jakieś resztki śniegu może są, ale tyle, co było rano, to już nie ma. No i co? Lustrze, masz dwa lustra, nie? I jeszcze jedna rzecz. Ogólnie chciałem pochwalić drogi, że całkiem dobre. Oczywiście zdarzają się jakieś tam małe dziury po tej zimie, ale poprowadziło nas przez tam lekkie góry, pagórki, takim skrótem, taką drogą powiatową chyba. I jechałem no z 50-60 na godzinę i nagle patrzę z przodu tam, z naprzeciwka auta tak wolno jadą, niektórzy wyjeżdżają na mój pas, coś się dziwnego dzieje, no ale mówię, nie wiem. A za chwilę moim oczom ukazuje się dziura wielkości z metr, 2 metry szerokości, głębokość jakieś 20 cm. Jeszcze w życiu nie widziałem w asfaltowej drodze takich dziur, jakie tam były. Wrąbałem się w te dziury, oczywiście hampel do spodu, ale i tak się wrąbałem. No mam nadzieję, że nic się poważnego nie stało, że powietrze nie będzie uchodzić, że no zawieszenie oberwało, wiadomo, ale tego już się nie uniknie. Ale naprawdę, nigdy w życiu nie widziałem takich dziur w asfalcie. O, piwnica jest też. Co ty się szykujesz jak na wojnę? Telefon nie wpadł, nie? Zamek w Chęcinach to jedna z popularniejszych atrakcji województwa świętokrzyskiego. Oczywiście byliśmy nawet w środku. Film w opisie. Ale jesteśmy, znowu jest blisko Kielc, więc zajrzeliśmy jeszcze. Zrobię parę ujęć z drona. Jeszcze może dodam jedną rzecz, że jest tu też blisko jaskinia Raj, jedna z najpiękniejszych jaskiń w Polsce. Niestety ma 3 minusy. Pierwszy, jest to atrakcja płatna, to oczywiste. Drugi, największy chyba, nie można tam robić zdjęć i filmować. I trzeci, powiązany z drugim nieco. To nie wiem, nie jestem pewien, to słyszałem tylko z opinii, z różnych źródeł, że no obsługa tego obiektu, tej jaskini zatrzymała się na poprzednim ustroju. Czyli jako klient jesteś wrogiem tych osób, które tam pracują. Więc oczywiście do tej jaskini kiedyś pójdziemy, ale to już zostawiamy sobie na przyszłość. Jesteśmy w Kielcach, jesteśmy na kadzielni, znowu po ponad pięciu latach, znowu w zimę, więc niewiele się tu dzieje, niewiele rzeczy jest czynnych. Czy kiedyś uda nam się tu być latem? Kasia, uda? Nie.
Uda się. Specjalnie to robisz. Trzeba wierzyć, Kasia. Ja jeszcze polecam w Kielcach rezerwat Ślichowice chyba, czy jakoś tak. Już nie będziemy jechać tym razem, ale w opisie jest link do filmu, gdzie jechaliśmy. On też jest taki skały i się schodzi w dół do takiego oczka wodnego. No pamiętam, że zrobiło na mnie to duże wrażenie. Ogólnie Kielce zrobiły na mnie duże wrażenie te ponad 5 lat temu. Zobaczymy, jak będzie dziś. Województwo świętokrzyskie jest drugim najmniejszym województwem w Polsce po opolskim. Zamieszkuje je ponad 1 200 000 osób. Asia, jak tam? Zimno. Zimno? Nie, nie, gorąco. Chcesz iść do hotelu, czy jeszcze 2 km? Tak, jeszcze 2 km. Niecałe 12 000 km², 36 miast, z czego tylko dwa mają powyżej 50 000 mieszkańców. Jest to Ostrowiec Świętokrzyski i największe, stolica województwa, czyli Kielce, niecałe 200 000. Znajdujemy się właśnie w Kielcach. Piękny widok nocny na Kielce, a my nocujemy w bloku, normalnym domu w bloku. Kuchnia, przedpokój, no łazienka i pokój główny, sypialnia, duży telewizorek, łóżko, Prince Polo, Wi-Fi oczywiście. I ten pokój, nocujemy tu, bo po prostu tu było najdaniej, 109 zł za noc. Jak na dzisiejsze ceny, to no to całkiem spoko. Mamy już po 19, czyli dokładnie minęło 12 godzin, odkąd ruszyliśmy z Bełchatowa, kończymy pierwszy dzień. No było trochę przygód, między innymi ta wielka wyrwa w jezdni, w którą wpadłem. Zimno ogólnie, znaczy od póki było słońce, to było ciepło, ale teraz już łapie mrozik. Śpimy chyba pierwszy raz w takim apartamencie blokowym, w sensie, ale mówię, było najtaniej. Mieliśmy sobie zjeść Johna Burga, nasz ulubiony burger z Kielc, ale kolejka taka, że daliśmy sobie spokój. W ogóle w galerii jest tyle ludzi, w tej echo tutaj największej, że naprawdę nie wiem, jak ci ludzie czerpią jakąkolwiek przyjemność z przebywania tam, bo ja bym najchętniej jak najszybciej wyszedł. Nie wiem, no ja nie chodzę tak po sklepach i po galeriach, więc ciężko mi coś powiedzieć. W Bełchatowie wydaje mi się, że tłumy są jedynie w grudniu, przed Bożym Narodzeniem, ale naprawdę Saigon masakra. Kielce te 5-6 lat temu bardzo mi się podobały i stwierdziłem, że mógłbym tu zamieszkać i tak właśnie dzisiaj się zastanawiałem, dlaczego. Wtedy tak mówiłem. I tak chyba dochodzę do wniosku, dlatego że one nie są wcale takie duże, niecałe 200 000 mieszkańców, czyli jak na takie miasto wojewódzkie nie jest to duże miasto, więc może dlatego tak mówiłem, że mógłbym tu zamieszkać, bo ja ogólnie lubię małe miasta i jestem z małego miasta i tyle. Zostaniesz w małym mieście. I zostanę w małym mieście. My się ogarniamy, na tym super kinie domowym zaraz oglądamy film, ale to nie wszystko. Do filmu jest też coś do picia, to wynagradza nasze dzisiejsze wysiłki. Kupione w promocji z 20 kilku złotych, z 28 chyba na 15 przecenione, czy na 16. Termin do kwietnia.
niedziela, drugi znów piękny, słoneczny dzień. Oczywiście mamy ograniczony czas, w sensie mamy dość napięty program, bo jesteśmy tylko weekend, więc wiadomo, że tego czasu jest mniej niż jakbyśmy byli 3 czy 4 dni. Dodatkowo wyjechaliśmy koło 8, więc też no nie za wcześnie. Ale jesteśmy w Wiślicy, podobnie jak poprzednia mieścinka, bo Wiślica to miasto, jedno z najmniejszych miast w Polsce, bo ma chyba około 500 mieszkańców. Są to takie, to i to ostatnie miasto, to są miasta królewskie. A skąd się wzięło tyle miast królewskich tutaj w Świętokrzyskim? No, musicie sobie zdawać sprawę, znaczy no, pewnie większość sobie zdaje sprawę, że większość, zdecydowana większość województwa świętokrzyskiego to jest historycznie Małopolska. I tutaj pokażę Wam mapę, jeśli ją znajdę. Dotarliśmy praktycznie do granicy województwa świętokrzyskiego z województwem małopolskim. Jesteśmy w Opatowcu i tutaj idziemy zobaczyć ujście rzeki Dunajec do Wisły. Jestem też ciekaw, czy będzie widać różnicę w barwie wody. Powinno być widać, czyli zupełnie inna woda z Dunajca i zupełnie inna w Wiśle. Dotarliśmy tam, gdzie nie mógł przez wiele lat dotrzeć pewien koziołek, czyli do Pacanowa. W Pacanowie warto odwiedzić Europejskie Centrum Bajki, jednakże no, wymaga to już trochę czasu i z tego co czytałem opinię, to warto jednak z jakimiś dziećmi to odwiedzić, bo dzieci największą frajdę by miały z odwiedzenia, a dorośli tak jakby też dzięki temu, że dzieci. Więc my odpuścimy samą wizytę, przynajmniej dziś, zostawimy to na przyszłość. Tak tylko no, przejeżdżaliśmy obok, więc wstąpiliśmy tutaj do tego wspaniałej Kaśko, nie? Monument. Mm-hmm. Kaśko, powiedz coś, stoń z tym pacanem. Stoń z tym koziołkiem. Stoję z pacanem. Stoń z tym koziołkiem. Kaśko. No, co ty mi robisz? Jak widzicie, jesteśmy w Sandomierzu, w wąwozie świętej Jadwigi, gdzie zbocza dochodzą do 10 metrów. Przybycie tutaj w
okresie zimowym, kiedy nie ma mrozu, jest średnim pomysłem, bo jest duże błoto, przynajmniej z początku. Dalej już jest lepiej. Jak pewnie też zauważyliście, zupełnie pominęliśmy Góry Świętokrzyskie, najstarsze pasmo górskie w Polsce. Góry pełne tajemnic, pełne legend o czarownicach i tak dalej. Oczywiście zrobione jest to z premedytacją, jak już wielokrotnie to robiliśmy w przeszłości w innych województwach. Góry są po prostu zbyt obszernym tematem, żeby je tak liznąć na szybko. Dlatego zupełnie pominęliśmy Góry Świętokrzyskie. I po prostu jest plan na przyszłość, żeby przejść cały główny szlak świętokrzyski. To jest tam chyba około 100 km pieszo. Rozłożyć to tam sobie na, myślę, że 4 dni. Oczywiście nie muszę dodawać, że Sandomierz to najpopularniejsze turystycznie miejsce. Uwaga na głowy! Najpopularniejsze turystycznie miejsce w Świętokrzyskim. Przystanek z takim widokiem na ruiny zamku w Międzygórzu. Kawka, tutaj jakiś Rogal Duo Cream. Ogólnie już dochodzi 16, więc mamy godzinę jeszcze. Godzinę za widoku. Jak widzicie, w końcu dotarłem w to miejsce, zamek Krzysztopór, zamek, właściwie pałac, nigdy nieukończony pałac. Czy to było szaleństwo? Być może. 365 okien, 12 sal balowych. To między innymi to, co tu miało być. Miało, bo nigdy nie został ukończony, po II wojnie światowej przejęty przez Skarb Państwa i właśnie w takiej formie jest do dziś. To, co naprawdę robi wrażenie, to po prostu ogrom tej budowli. Jesteśmy w Opatowie. W Opatowie, podobnie jak w Sandomierzu, krzyżowały się szlaki turystyczne, szlaki handlowe dawniej, między innymi z Wilna do Krakowa. Dzięki temu właśnie te miasta się tak rozwinęły. Ale co ciekawe, pod budynkami zaczęto drążyć takie piwnice, które miały nawet 3 piętra pod ziemię, choć budynek sam nie był aż tak wysoki. I te piwnice pomagały również przechowywać różne rzeczy, bo panowała tam temperatura od 7 do 12 stopni. No oczywiście później już straciło to na znaczeniu, już nie były szlakami handlowymi i obecnie są te podziemia. Akurat w Opatowie chyba około 2 km jest tuneli pod ziemią udostępnionych do zwiedzania. Zostało to zabezpieczone dodatkowo. No i tak to wygląda. Podobnie sprawa ma się w Sandomierzu. I jeszcze jedna ciekawostka, już ostatnia, z Opatowa. Jest tu jeden z największych rynków. Wiedziałaś o tym, Kasia? Wiedziałam. Co ci jest? Zimno.
takie tutaj na zakończenie wchodzi Boss Burger Jalapeno w Ostrowcu Świętokrzyskim. Niestety lokal jest tak mały, że musieliśmy wziąć na wynos. Nie wiem, nie, jadliśmy już burgery w aucie w Bydgoszczy, gdy były obostrzenia. Dokładnie rok temu w sumie. Czas na króciutkie podsumowanie Ostrowca Świętokrzyskiego. Ostrowiec Świętokrzyski, bardzo taka przyjemna mieścina. Szkoda, że dotarliśmy tu już po zmroku, bo myślę, że byłoby naprawdę super, zwłaszcza ten park. Natomiast jeśli chodzi o województwo świętokrzyskie, no to wiadomo, głównie Góry Świętokrzyskie plus Sandomierz, ale dość przyjemne województwo, te pagórki, krajobrazy. Nie jest już tu tak płasko, jak choćby u mnie w centralnej Polsce. Historycznie, jak już wspominałem, to jest Małopolska i to też widać, wiele tych królewskich miast, wiele jakichś tam zamków właśnie typowo z Małopolski. Jest po godzinie 19, takie są uroki tych naszych wojaży, kiedy mamy tylko 2 dni, więc jest po 19 do domu jakieś 3 godziny, no po 22 jesteśmy w domu. Ale i tak sobie jeszcze zaparzymy mochiato, winko i z Kasią spędzimy. Nie mamy wina. Mogę już jeść. Jedz. Tyle od nas. Świętokrzyskie 10. jubileuszowe województwo. Trzymajcie się, na razie.